Aniu, grasz tyle lat w klanie. Jeszcze ci się nie znudziło? Wiesz co, ja pamiętam, jak przyszłam do klanu, to był chyba 5. rok produkcji, patrzyłam na tych aktorów i myślałam sobie, rany boskie, jak oni tu tyle czasu wytrzymali. Umówmy się, ten czas się podwoił, a prawie już potroił mojej współpracy z klanem i jest okej, okay, jest naprawdę okej. Okay. Myślę, że dlatego, że jest naprawdę fajna ekipa i fajni ludzie, w związku z tym przychodzisz jak do dobrych przyjaciół, a jeszcze przy okazji popracujesz trochę, jeszcze ci za to płacą, więc myślę, że to jest cały sekret, dlaczego można tak długo wytrzymać w jednej produkcji i się to nie nudzi. Dzięki ludziom. Aktorzy przychodzą, odchodzą, zmieniają się, a ty cały czas trwasz. Po prostu cię lubią tam w klanie. Znaczy, wiesz co, lubią mnie ludzie chyba przede wszystkim też. Stała ekipa jest, no parę osób z tego klanu zaledwie odeszło. Sean został ten sam. Z drugiej strony też jest też taka prawda, że jak czuję się lekki przesyt, to wątek znika, zamiera i go nie ma. Ja z klanem wzięłam rozwód na lekko chyba ponad 2 lata. Stosunkowo niedawno do tego klanu znów wróciłam, w związku z tym, wiesz, też jest to jakaś świeżość, nowość, powrót do fajnych, starych kapci i starych butów, w których było ci i dobrze, i wygodnie. Wspomniałaś, że przez 2 lata nie było cię w serialu. Czy to było związane z urodzeniem dziecka? Które się tutaj bawi obok. Cały czas na oku mamy. Również. Tak, właściwie odkąd zaszłam w ciążę, to się z klanu wymiksowałam i dłuższą chwilę po porodzie również nie było mnie w serialu. Chciałam mieć trochę czasu i dla siebie, i na to, żeby się przystosować do nowej roli w życiu i mieć trochę więcej czasu dla siebie też. Czy to nie był dla ciebie taki mały szok? Wiesz co, do tej pory praca, dom, życie prywatne, zawodowe i tu nagle zupełnie całkowita zmiana stylu życia. Wiesz co, nie było to aż tak strasznie chyba traumatyczne. Po pierwsze dlatego, że bycie mamą jest jedną z piękniejszych rzeczy, jaką mnie spotkała, a dużo pięknych mnie spotykało do tej pory. A po drugie, to nie było tak do końca, że ja już usiadłam w domu, nic nie robiłam i zajęłam się tylko i wyłącznie macierzyństwem. Dość szybko zaczęło mi się nudzić, w związku z tym jeszcze jakieś studia zrobiłam po drodze. Zrobiłam się logopedą dyplomowanym, więc już teraz absolutnie i z papierem mogę pomagać ludziom i prowadzić nawet zaawansowane terapie. I po załatwieniu tego wszystkiego, kiedy teraz mam trochę więcej czasu, mam wrażenie, mogę na spokojnie wrócić do klanu. No to super, to możesz też trochę poszkolić aktorów, którzy na przykład zaczynają tę drogę. Oczywiście, że mogę. Mam już nawet kilku uczniów związanych z show biznesem i im również w tej chwili pomagam. A jakimś znanym? Nie. No dopiero takim, którzy zaczynają, którzy mam nadzieję wejdą i zarządzą za parę lat w tym show biznesie, bo mam szczęście do naprawdę utalentowanych dzieciaków. Jak dojść do siebie po porodzie, po urodzeniu dziecka, jeżeli chodzi o figurę? Nie, to jest jeszcze za wcześnie dla mnie ten temat. Dajmy sobie mi jeszcze parę miesięcy, bo mi się jeszcze dojść do końca nie udało. Ale masz jakiś plan? Wiesz co, no mam plan, mam dietetyka, mam wsparcie naprawdę profesjonalistów. W międzyczasie, kiedy już zaczęłam pod tym względem zaliczać depresję, bo mimo ogromnego mojego wysiłku waga stała w miejscu, no się okazało, że mam problemy z tarczycą i w ogóle, że tak powiem, mój problem leży gdzie indziej. W tej chwili jestem pod opieką naprawdę fantastycznej pani doktor endokrynolog. Leki wreszcie zaczynają działać, więc ja mogę powiedzieć, że ja wreszcie zaczynam dochodzić do siebie. Oczywiście jestem już po zrzuceniu pierwszych 10 kilo, ale ponieważ w ciąży utyłam około 30, to jeszcze mam kawałek drogi przed sobą. Więc zadaj mi to pytanie, poproszę, za jakieś 6-8 miesięcy, wtedy myślę, opowiem ci z większymi szczegółami, jak mi poszło, jak to można zrobić. Na razie nie wiem, na razie boję się mówić, że wiem.